Cześć, dzisiaj taki szybki filmik i chciałabym Wam pokazać jeden boks urodzinowy dla dziewczynki na 4 latka. Wygląda w ten sposób. Miało być przede wszystkim dużo różu i gdzieś tam po drodze jednorożce, więc mam nadzieję, że się wpasowałam jakoś w temat. No i z zewnątrz boks jest oklejony papierem takim w serduszka i w kratkę. To jest ten sam arkusz, tylko z dwóch stron. I to jest kolekcja Daddy's Princess od Scrapmir. Bardzo fajna dziewczęca kolekcja, takie akurat właśnie pastelowo-różowe odcienie. Ten jednorożec jest wycięty, żeby było śmiesznie, z talerzyka, takiego o papierowego talerzyka, upolowanego w Pepco. Także jak szukacie jednorożców, a macie gdzieś Pepco pod ręką, to warto zaglądać. Akurat kosztowały 1,99 zł za 6 talerzyków. I tak stwierdziłam, że fajnie właśnie do takich dziewczęcych prac może się nadać. No i tak jak widzicie, oprócz tego tu jest pod spodem takie kółko z wykrojnika, z perłowego papieru, jakieś tam cykinki, kryształki, kwiaty takie z pianki. Tutaj są wstążeczki, ta jest taka mocno też brokatowa, mieniąca. Taka złota siateczka. I w środku też jest słodko i różowo. Tutaj na górze mamy imię dziewczynki, też taką perłową, brokatową kokardkę. Te cykinki takie niebieskie. Tutaj w narożnikach są takie kawałki taśmy, nie wiem czy to można nazwać washi, taka papierowa. W każdym razie też takie mocno brokatowe, mieniące. Na dole mamy życzenia. I tutaj po bokach mamy takie ozdoby z dwóch stron. I te karteczki z jednorożcami. To są karteczki takie z takiego zestawu. Tu mi się odkleja, bo to jest tak, wiecie, roboczo przyklejone po prostu na kawałek kartki. Bo to jest podzielony na pół cały zestaw. Dosyć sporo jest tych karteczek tutaj. I to gdzieś mama upolowała. Nie wiem nawet gdzie konkretnie, ale też mi się wydaje, że będzie coś w stylu Pepco. No i tak jak widzicie, tu są takie karteczki. Te takie zakładki, znaczniki do książek i tak też akurat mi się wpasowało tutaj. Podkleiłam to sobie na białym papierze, żeby było sztywniejsze. Zrobiłam z tego takie banerki i myślę, że fajnie tutaj pasuje. Ten papier różowy, bo nie mówiłam chyba, to jest Basic Yesterday z Lemoncrafta. No i tutaj też na tych wszystkich ściankach mamy te kółka takie. Te kawałki taśmy, te złote siateczki takie się pojawiają. Tekturka z ikropki korona. Tutaj takie kryształki duże, też takie mieniące, tęczowo fajnie. Oj, za wysoko, cząkam. To są z chińskiego sklepu. No i na środku mamy takie coś. Nie wiadomo co, w sumie miała być babeczka. Nie wiem, czy to babeczkę przypomina. Takie teraz wyszło bardziej kwiatowo-bukietowe. Na dole jest, zresztą tutaj wykorzystałam też ten rant od tego talerzyka. Po prostu jest taki zrobiony spód jak właśnie od babeczki. Jest owinięty jeszcze koronką różową, wstążeczką. No i w środku mamy różnego rodzaju kwiatki, większe, mniejsze. Takie piankowe różyczki, gdzie niegdzie jakieś listki. No i na środku mamy taką też drewnianą czwóreczkę, no bo wiadomo, czwarte urodziny to. No i tutaj mamy słomki takie też pod kolor miętowo-różowe i też tą złotą siateczkę. Także myślę, że fajnie wyszło tak na różowo, na słodko, jednorożce są. Także się chyba wszystko zgadza. Mam nadzieję, że solenizantce się spodoba. No i jak chcecie, możecie dać znać w komentarzach, czy Wam się przypadło do gustu tak na słodko. I z jednorożcami. Myślę, że fajny pomysł właśnie dla dziewczynki takiej trochę starszej, bo na roczek to zawsze coś się wymyśli, czy na chrzciny, a dla takich starszych to później skombinowanie, co by tutaj pasowało. No i powstało coś takiego. Mam nadzieję, że się spodoba. I to by było dzisiaj na tyle w filmiku, także dziękuję Wam, że przyszliście, że zajrzeliście. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w następnych filmikach. Pa, pa.